Teraz orientacyjnie pokażemy takie rzeczy, jak ktoś łapie cię za tak zwane szmaty. No złapnie. Dużo osób pokazuje szarpanie się tutaj. Szarpiemy się, możemy się szarpać. W systemie jest fajnie pokazane te takie ruchy, żeby jak najszybciej wystrzelić gościowi cuka. Ale co mogę zrobić najszybciej? Najszybciej to mogę wjechać w nos, w krtań, w but, na dystans, zaś strzał, powrót, torba. Cały czas mam dystans. Nie muszę trzymać gościa, łapiesz mnie jeszcze raz. Nie muszę się tu szarpać. Najbliżej mam krtań, to jest bum bum. Wchodzę, szybkie uderzenie. Lub złap. Postaram się tobie nie trafić. Bum. Strzał w oczy. Od razu mam przyjęcie, czyli wlazło. Odsuń się, strzał. Łapie. Udało nam się zejść niżej. Strzelamy tu, ale nie celujemy w głowę. Dlaczego? Łokieć zatrzyma się w tym miejscu. Wyobrażamy sobie, że napastnik ma głowę tu. W tym momencie strzał przejdzie, powróci. Dobra, teraz pobawimy się w duszonki. O mnie dusi dwoma rękami. Puścił. Dlaczego? Pokaż szyjkę. Ach, chuj, pedalsko to wygląda. Tu. W tym momencie, jak on mnie dusi, otwieramy. Raz, dwa, trzy. Działa. Możemy zamknąć. On automatyczny odruch, jaki ma, musi puścić. Jak chcemy kogoś zagarnąć do tyłu, tu mamy kostkę. Łapiemy, odchodzimy z gościa. Co by tam jeszcze takiego pokazać? Jedną ręką to jest najprościej, jak ktoś cię trzyma, bo nawet nie musimy nic za bardzo robić, bo to jest szybki strzał, powrót, czyli idzie kopnięcie. Staramy się zdystansować. W tym momencie możemy przejść do techniki interwencyjnej, czyli złapał mnie, tą ręką coś chce robić, bach, poszło uderzenie, przejście, wchodzimy, blokada, kolanko. Obrony takie przed atakami z góry, klasyczne, czyli leci. Czyli staramy się, to jest też tak jak w Krav Madze uczyli, naturalny odruch, jak coś na was spada z góry, jest taki. W przypadku obrony atakujesz ręką, jest to samo, czyli schodzę, wejście, dodaję czynność, czyli wszystko zależy tylko i wyłącznie od tego, czego się nauczycie. Staracie się blokować jak najdalej, czyli otwarta dłoń, żeby zablokować, bo jak będzie niebezpieczne narzędzie, to zablokujecie i od razu wejście. Tu, tu, torba, gdzie byście nie kopnęli, to działa. I w sumie dzisiaj byłoby to na tyle. Gdzieś po pierwszym, drugim coś fajniejszego dla was nakręcimy. Może coś z takiej dynamicznej walki na noże, miecze, jakieś tam toporki. I to by było na tyle.